serdecznie na moim kanale, zarówno tych, którzy dopiero tutaj zawitali i zarówno moich stałych subskrybentów. Witam Was serdecznie na Vopremier. Dzisiejszy odcinek będzie, słuchajcie, o bardzo nieziemskich kobiecych perfumach, o zapachu różanym, taki właśnie o kwintesencja tutaj kobiecości, ale wpisana w zapachy różane. Różane zapachy to są jakby osobny odcinek, osobny właśnie tutaj taka selekcja zapachów, gdzie one zawsze przyciągają dużą uwagę, dlatego że róża jest bardzo poszukiwanym tutaj składnikiem. Ja dzisiaj się skupię na takich zapachach, słuchajcie, które wydaje mi się, że rzadko pojawiają się właśnie na jakichś takich notowaniach, na takich listach, dlatego Wam serdecznie chciałam je przedstawić, bo uważam, że są one pomijane. Pierwszym zapachem, słuchajcie, który właśnie chciałabym przedstawić i na pewno osoby, które mnie oglądają, nie będą zdziwione, to jest oczywiście, słuchajcie, Miss Dior Blooming Bouquet. To jest akurat wersja Absolute Blooming. Ja mam tutaj mniejszą w rolonie, słuchajcie, Blooming Bouquet odsłonę właśnie taką zgrabną buteleczkę, kiedy możemy sobie właśnie tutaj ten zapach jakby odtwarzać w tych takich miejscach przyciągających uwagę, właśnie gdzie trzyma się ten zapach lepiej. No ale wracając do właśnie tutaj Absolutely Blooming, to są zapachy oczywiście Diora. Słuchajcie, one były lansowane w 2016, one pojawiły się już u mnie na kanale, chyba w zapachach właśnie tutaj takich na wiosnę, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli tego odcinka jeszcze nie obejrzeliście. I między innymi takim nutą właśnie przewodnią, od razu jak wąchamy, chociaż pojawiła się teraz wersja ta różana też, jest właśnie róża majowa. Róża majowa, a jest to taka właśnie róża, słuchajcie, która kwitnie właśnie w maju, jak sama nazwa tutaj wskazuje. I ona jest niezwykle, jakby powiedział, ta eteryczność, ta esencjonalność jest bardzo, bardzo głęboka. I taką właśnie obok właśnie tutaj róży, a także poni, czujemy właśnie w Absolutely Blooming. To są autentycznie, widzicie, bardzo kobiece perfumy. Bardzo bym powiedziała eleganckie i czujemy tą taką ten bukiet właśnie różany, peoniowy i one są wzmocnione tutaj białym piżmem też i malinami. Ale słuchajcie, to jest taki właśnie zapach, który od razu, kiedy go powąchamy, mamy tutaj jakby w pamięci, że jest to właśnie zapach róża. Z tym zapachem, i tak jak powiedziałam, tutaj pewnie Was też zaskoczę, bo będzie to zapach, który jest zapomniany. Ja nie wiem, czy on jest nadal w perfumeriach, ale ja go widziałam w perfumeriach internetowych i to jest zapach z 2003 roku, słuchajcie, w pięknej fioletowej butelce, takiej kryształowej, Stelli McCartney. Ten zapach, słuchajcie, jest dla mnie kwintesencją zapachu różanego. Jest to taki skoncentrowany, trochę old fashion, czyli takiej starej daty, zapach właśnie tutaj wokół róży, zbudowany wokół róży. I ja sobie tu czytam właśnie, że Stella McCartney chciała pokazać taki obrazek ponadczasowy właśnie elegancości i kobiecości, właśnie mając jakby w pamięci te opadające płatki róży, słuchajcie. I oprócz róży jest tu, słuchajcie, peonia, czyli podobnie jak w tych perfumach, o których Wam przed chwilą mówiłam, czyli Blooming, Absolutely Blooming. I jest, słuchajcie, właśnie olejek różany i odmiana tutaj mandarynki. Słuchajcie, te perfumy są zapomniane, ja już sobie muszę je spryskać, przepiękne. Być może, ja nie powiedziałabym babcina, ale właśnie przepięknie takie różany, właśnie ten olejek jest bardzo nasycony i dla mnie to jest esencja właśnie takich, takiej różaności, jeśli możemy o tym powiedzieć. I to są, ja myślę, że Stella McCartney bardzo pięknie otworzyła właśnie tą ponadczasowość, bo mi się wydaje, że to są zapachy, to jest zapach właśnie taki, który jest dość stary, ale słuchajcie, chętnie będziemy po niego sięgać, bo on daje taką ponadczasowość,
I jest taką kwintesencją właśnie różaności i kobiecości. Następnym zapachem, jak chyba dawałam taki mini trailer albo zapowiedź właśnie, że będę mówić o tym zapachu, to jest zapach Paris, ale odmiana taka właśnie Premier Roses z 2013 roku. Słuchajcie, jak co roku oni wypuszczali takie limitowane edycje, jednoroczne i właśnie to jest 2013. Słuchajcie, oprócz tutaj właśnie róży jest znowu peonia, jest słuchajcie też fijołek i jest kwiat pomarańczy oraz wzmocniony konwalią i białym piżmem. Słuchajcie, tak sobie właśnie patrzę, tutaj odmiana róży to jest ta róża Centifolia. Ona jest bardzo taka upojna, bym powiedziała. No i oczywiście te peonie tutaj wzmacniają, ale gdy się słuchajcie, powącha te perfumy, one są tak pięknie różane, jednocześnie bardzo delikatne, bardzo eteryczne, ale właśnie takie mega szykowne. I słuchajcie, jeżeli macie gdzieś do możliwość nabycia albo macie, to jesteście szczęściarzami, bo te właśnie specjalne edycje Yves Saint Laurent były zawsze przepiękne i zawsze były w takich dużych butelkach, właśnie 125 ml, ale one były w bardzo korzystnych cenach. I to są takie perfumy, słuchajcie, właśnie też ponadczasowe, mega szykowne, a przy okazji dają taki właśnie woal, który Was otacza takiej mega elegancości i ja bym powiedziała, że są to perfumy bardzo niezapomniane, z takimi właśnie nutami, tak ułożonymi przepięknie, że każdy będzie dawał Wam tu komplementy i pytał, co to jest za zapach. Następnym zapachem, też o którym mało osób wspomina, to są przepiękne perfumy Shiseido Everbloom. Ja pamiętam, jak pracowałam dla Shiseido, to właśnie chyba jakoś pół roku później opuściłam właśnie tą markę, ale słuchajcie, te perfumy były lansowane z wielkim hukiem tutaj w UK i były lansowane właśnie w 2015. Słuchajcie, one miały wejść tak podobnież jak Zen właśnie na tutaj rynek europejski. Słuchajcie, ja pamiętam, Zen był prześliczny, bardzo taki szampański, nie wiem, czy któryś z Was pamięta. I słuchajcie, on był tutaj, ten zapach miał być połączeniem właśnie tutaj inspiracji wschodu i zachodu. I sobie właśnie czytam, że oprócz lotosu, który jest tutaj, jest ta właśnie też bułgarska róża, która jest bardzo mocna w swoich zapachach, słuchajcie. I miał być taką kwintesencją właśnie kobiecości, ale takiego też poczucia universe, czyli właśnie tutaj takiej ponadczasowości, czegoś, co zawsze właściwie znajdzie drogę do swojego serca, słuchajcie, i zawsze będzie na czasie. Ta butelka jest przepiękna, ona, ja mam tu malutką pojemność, 30 ml, słuchajcie, ale ona jest bardzo, bardzo taka właśnie różana, bym powiedziała, daje taki woal właśnie takiej ponadczasowości, a jednocześnie takiego takiej szykowności, bym powiedziała. Ja bym powiedziała, że ona jest też skierowana troszkę do takich osób młodszych, ale generalnie osoby, które lubią troszeczkę takie rzeźsze odsłony, bo oprócz tutaj, z tego co tutaj patrzę, oprócz właśnie tej bułgarskiej róży jest też jaśmin, ale ten jaśmin jest, słuchajcie, dla mnie dość delikatny. Jest też gardenia i kwiat pomarańczy oraz piżmo. A ja nie wiem, czy któraś z nas właśnie używała tych perfum, czy pamięta właśnie. Uważam, że są perfumy trochę zapomniane, są naprawdę, słuchajcie, przepiękne. Jeżeli ktoś chce troszeczkę inny zapach, właśnie różany, ale taki, co nie wszyscy właśnie wiedzą, znają albo używają, to bym polecała właśnie albo Paris w tej wersji różanej, albo jeśli ktoś pamięta i ceni sobie Stella McCartney, to właśnie tą odstronę Eau de Parfum czy Everbloom. Słuchajcie, w odcinku właśnie tutaj, słuchajcie, jeśli rozmawiamy o właśnie zapachach różanych, nie sposób tutaj nie wspomnieć, słuchajcie, Coco Mademoiselle. Ten zapach
zapada w pamięci wszystkich, wszyscy o nim wiedzą. Wiedzą też, że jest tu oczywiście kwiat pomarańczy i ta róża. I to jest taki typowy, elegancki, różany zapach, który zawsze znajdzie swoją drogę do serca tutaj kobiet, które chcą być ponadczasowe, być właśnie takie jak Coco, Chanel, jak Gabriela tutaj, bardzo przedsiębiorca, bardzo niezależna, uwodzicielska i elegancka. A oczywiście są osoby, które nie lubią tych zapachów. Ja uważam, że ten zapach należy do takich klasyków, że ja bym nigdy nie deprecjonowała tutaj jego wagi. Ja wiem, że dużo osób go używa, więc jeżeli, tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, jeżeli chcecie coś innego, coś takiego niebywałego, nieziemskiego, ale idącego w mniej popularną stronę, to właśnie te zapachy, które Wam przedstawię. Jednym zapachu takim nietypowym i może bardziej wysublimowanym i mniej znanym, o którym chciałam wspomnieć, ale niestety nie mam testera, a nie wiem, nie mogę go znaleźć, gdzieś upchnęłam, a butelka jest przepiękna, ale Wam pokażę, jak to wygląda i załączę tutaj, słuchajcie, też tutaj w magicznym górnym rogu. To jest Isia Sisleya. Isia Sisleya, słuchajcie, była wypuszczona w roku 2017. Ja pamiętam ten bogaty launch właśnie, kiedy tutaj Sisley lansował te perfumy. Słuchajcie, to była właśnie Mrs. Dornano, taka kwintesencja kobiecości, kiedy ona chciała odzwierciedlić tą różę majową, która rosła właśnie w Polsce i jej przypominała się, kiedy ona była małą dziewczynką, mieszkała w Polsce. Słuchajcie, właśnie te opadające płatki, wspominała też tutaj tą rosę na płatkach właśnie tutaj w maju, kiedy obserwowała właśnie wczesnym porankiem. I słuchajcie, taka Isia miała być, tak miała być odzwierciedlona. Oprócz tutaj róży są tam nuty też peonii, czyli znowu peonia. Była też konwalia, kojarzona właśnie z majem. I słuchajcie, też drzewo cedarowe i piżmo. Oraz biała bergamotka i taka nuta aldehydowa. Słuchajcie, to są bardzo piękne perfumy. Ja bym powiedziała dla młodszej może klienteli, ale myślę, że osoby, które dojrzały, te znajdą właśnie niebywały urok tych perfum i właśnie kwintesencję tej przepięknej polskiej róży majowej, jeśli pamiętamy właśnie, kiedy ona zaczyna kwitnąć, bo ona kwitnie tylko z tego co pamiętam na 3 tygodnie i niestety później ta jej piękność jakby jest zaginiona, a Miss Dornano właśnie chciała to jakby ująć i odzwierciedlić właśnie w tych perfumach. Bo Polska ma specjalne miejsce w jej sercu. I słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się odcinek właśnie takich trochę nietypowych, nie tylko tak jak właśnie tutaj Miss Dior czy Coco Mademoiselle, bardzo popularne zapachy wspomniałam, ale też takie, które no myślę, że mało jest w wiadomości na internecie, albo może nie na internecie, ale ogólnie tutaj na YouTubie. Także mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście. Słuchajcie, ja w końcu dostałam tę przepiękną perfumę MCMA. Zobaczcie, jaka piękna torebeczka. Ja je przedstawię też tu w nowościach perfumeryjnych. Słuchajcie, one są, już powiem, że mi się bardzo podobają i ich recenzja będzie wkrótce, także tutaj szykuję parę rzeczy, także koniecznie wpadnijcie do mnie na kanał, koniecznie zasubskrybujcie i słuchajcie, ten dzwoneczek naciśnijcie, żeby dostawać te powiadomienia. No i oczywiście, jak Wam się podobają moje filmy, to oczywiście łapka w górę. Bardzo się cieszę, że Was przybywa, bardzo się cieszę, że się podobają odcinki. Czekam na Wasze też komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Tak, słuchajcie, mam w końcu ścięte włosy i postanowiłam właśnie zrobić takie szybkie ujęcie, bo w końcu będę je kręcić w inną stronę. W końcu mam troszeczkę lżejsze te włosy i nawet jak będę farbować, będzie to łatwiejsze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. I nie zapomnijcie właśnie zasubskrybować odcinka i zostawić, jeśli Wam się podoba, lajka. Pa, pa.